Jeżeli remis, to bezbramkowy, ale najlepiej byłoby, gdybyście panowie dali ognia i wygrali ze Steaua Bukaresz, a potem to już pójdzie jak płatka. Oś, będzie się działo. Czekamy na ten mecz. Jak powiadam, nawet ci, którzy za Legią nie przepadają, na pewno przykuci do telewizorów. Mm. Jeżeli któraś ze stacji na 20 ma swój prime time, to bardzo mi was żal. To się może dziś nie udać. Waldek Dolecki, gdzieś na Kielecczyźnie. Tyle o nim wiemy. Dzień dobry, Waldku. Dzień dobry, witam. Jestem dokładnie na Kielecczyźnie, kilka kilometrów od miasta Kielce, niedaleko zupełnie centrum, a jesteśmy w nadleśnictwie Kielce. Za nami rozprzestrzenia się rezerwat Starodrzewia. No i dzisiaj będziemy szukać darów lasu. Na razie proszę spojrzeć, jestem wyposażony w absolutnie profesjonalny koszyk grzybiarza. No i mam nadzieję, że ten koszyk pod koniec naszych spotkań przynajmniej trochę się zapełni. Czuć grzyby. Podobno nie ma ich aż tak znowu dużo, ale dla prawdziwego grzybiarza się znajdą. Liczę na to, że dzisiaj tych grzybów trochę znajdziemy, ale nie tylko grzyby. Rozmawiać będziemy o darach lasu, o tym, co w tej chwili dzieje się w lesie, no i jak możemy spędzić tę resztę wakacji właśnie w przyjemnej leśnej atmosferze. To miało nie być o grzybach, ale to już nie moja wina. Dobrze, Waldku, kciuki trzymamy. Jak znajdziesz, pokaż koniecznie. Ale widziałeś, jakie ambitne założenie, jaki wielki kosz, zamiast wybrać, wiesz, jakiś malutki, w razie czego wyjść z twarzą z tych deklaracji. Powiedz operatorowi. To całkiem spory kosz. Operatorowi bliskie plany. Może coś tam zobaczymy. Waldek ze szczegółami prognozy pogody i grzybobrania wraca do państwa za moment.